Śmigiel otrzymał dotację z budżetu samorządu wielkopolskiego. Jak informuje burmistrz Małgorzata Adamczak, pieniądze zostaną przeznaczone na 4 przedsięwzięcia. Pierwsze to Wielkopolskie Telecentrum Opieki, to opaski bezpieczeństwa dla osób 60+, warsztaty i zajęcia aktywizujące dla seniorów. Koszt przedsięwzięcia to 430 tysięcy złotych, a dotacja wyniesie ponad 386 tysięcy. Druga dotacja przeznaczona zostanie na poprawę jakości gruntów. Z tego źródła wybudowana zostanie droga w Zygmuntowie. Renowacja zbiorników małej retencji to trzecia dotacja dla Śmigla i dofinansowanie w wysokości ponad 51 tysięcy złotych. Nasadzenia miododajnych drzew w pasie drogowym Machcin to czwarta dotacja. Jej wysokość 20 tysięcy złotych.